Dzisiejsze spotkanie pod dyktando jednak PGE Turowa. Na początku spotkania trzymaliście wynik, no jednak później z minuty na minutę było troszeczkę gorzej. Jak myślisz, co było głównym czynnikiem w tym spotkaniu? Sądzę, że brak koncentracji w drugiej kwarcie. To była kwarta, gdzie Turów odskoczył na około 20 punktów i wtedy uzyskał przewagę. Potem po prostu trzymaj to, jakby kontroli ten mecz i ciężko było nam odrobić punkty. No, po prostu... Znaliście siłę PGE Turowa, ale widzimy, że zarówno ich liderzy, no nie upilnowaliście ich. Mieliście problemy w obronie i to bardzo zdecydowany. Postawiliście na strefę, jak myślisz? Jak byś ocenił w ogóle waszą postawę w obronie w tym spotkaniu? No zabrakło trochę agresywności na pewno. Zdominowali nas w jakiś tam sposób, choć to było bardziej z naszej strony. I myślę, że ta strefa, no to jest dobry pomysł, ale trzeba to po prostu bardziej agresywnie grać i na pewno na zbiórkach daliśmy trochę wolności chłopakom, tam właśnie Pilisowi albo Kuligowi, właśnie oni kilka piłek zebrali, dobili i to był taki cios najmocniejszy, który nas zabolał. Gra ZS-u była troszeczkę jakby przeciwstawieniem w ogóle zespołowej gry PGE Turowa, bo raczej wy skupialiście się na indywidualnych akcjach. Czy takie były założenia przedmeczowe? No nie, takich założeń nie było. Po prostu no, widać brak, jest okrojony skład, nie ma dwóch zawodników, nie ma Krzysia Szybargi, który jest naszym podstawowym rozgrywającym i po prostu ciężko było nam poskładać to wszystko do kupy teraz. Tym bardziej, że dzień jeszcze przed meczem Dąbrowski po prostu zrobił sobie coś z kolanem. Jak to będzie wyglądać, ostatnie pytanie, na kolejny mecz tutaj w Zgorzelcu 3 maja? Czy już Piotrek powróci, czy tutaj są jeszcze takie rokowania, że nie wiadomo? Jeszcze są rokowania, że nie wiadomo. No na pewno będziemy walczyć, no, nie mam nic do stracenia i myślę, że jeszcze zaskoczymy Turów w kolejnych dwóch meczach. Łukasz, dzisiejsze spotkanie troszeczkę pod wasze dyktando, w zasadzie 4/4 dyktowaliście tutaj grę, AZS w zasadzie nie odpowiedział nic. Myślałeś, że to spotkanie będzie tak przebiegać? Ja bym powiedział tak, my skupiamy się na naszej pracy, na tym, co chcemy osiągnąć w tej serii. Pierwsza kwarta może nie była w wykonaniu naszym zbyt dobra, ale myślę, że im dalej w mecz, tym lepiej to wszystko wyglądało. Zrobiliśmy dzisiaj jeden malutki kroczek, także mamy jedno zwycięstwo. Kolejny raz koszykówka zespołowa, 5 zawodników z dwucyfrowym dorobkiem punktowym. To kolejny raz pokazuje, że ten system gry zespołowej no, jednak daje efekt. Ja myślę, że bardzo dużą rotację mamy w zespole. Mamy naprawdę cały skład równorzędny, każdy może wyjść, pociągnąć to i w takich meczach to wychodzi. No, praktycznie spokojną ręką rzucamy 90 punktów, więc o to chodzi. Pierwszej kwarty, 6 minut, drugiej kwarty, początek, run 24-0. Przypominasz sobie taki? 24-0 było, to faktycznie jest imponujące, ale tak jak mówię, AZS ma swoje problemy, my mamy jakieś tam swoje, skupiamy się na sobie. Ta seria jest też dla nas bardzo ważna, żeby jak najszybciej ją skończyć. Mamy jedno zwycięstwo, teraz czekamy na drugi mecz. Ten drugi mecz to nie musi być taki sam, prawda? Ja myślę, że w playoffie bardzo ciężko dwa takie same, powiedzmy, dwa razy w takim samym stylu wygrać mecz. Jest ciężko, więc na pewno AZS zrobi jakieś... jakby to powiedzieć, lepiej na pewno przygotuje się na nas po tym meczu, także my też musimy w trochę inny styl, że tak powiem, obrać.